Czy wiecie, że Dostojewski był hazardzistą? To już wiecie. Tak jest, to jest za dwa punkty. Niech ryczy z bólu ranny łoń. Zwierz strów przebiega, przebiega, przebiega. No, witam cię człowieku, tu Krzyłgonka w pierwszej tak literackiej wersji. Turbo Krzycha. Gdybyśmy w przyszłości mieli zostać nauczycielami, to ja biorę się za WF, a on za język polski. O! Tak! To właśnie dzięki niemu połowa, jak nie większość polskich maturzystów wie, o co w ogóle chodziło nad Niemnem i jeszcze w kilku paru innych lekturach. Przed wami Mieciu, Mieczysław, masochista Mietrzyński. Witam się serdecznie. Cześć, dzisiaj ludzie bezdomni. Ja mam nadzieję, że dzisiaj przerobimy właściwie wszystkie twoje lektury, tylko że w piłkarskim stylu i nie wyjdą z tego piłkarskie dziady. No ale zrobimy tu jakiś ten potop, bramek. Zaczynamy od cierpień młodego Mietrzyńskiego. O co chodziło w Werterze? Cierpienia młodego Wertera opowiadają o Werterze. I ona miała innego, znał, że się zabije, ale źle strzelił w głowę i umierał całą noc. Żeby ulżyć twoim cierpieniom, musisz dokonać 5 strzałów w poprzeczkę. I dobra, spróbujemy. Zbyszko? Chociaż Zbyszko nie był w tej lekturze, ale... Ale on mocno bił. Każdym kolejnym strzałem oddalamy... W stylu Wertera. Obyś trafił. Czyli nietrafiony. Niestety strzela jakoś krzywo. W cierpienia. Ojej. Dalej. Okej, okay. Teraz jest daleko niczym... Dobra, jest dalej, po prostu dalej, daleko. Dalej, dalej. Przegrało kiedyś. O ja pierdolę. To dużo, dużo dalej. Teraz jesteśmy tak daleko, jak Wokulski był daleko zaliczenia Łęckiej przez całą książkę. To ciężkie jest, bo zauważ, że za każdym razem musisz zmieniać i dostosować swój celownik. No ja za każdym razem na pałę biję po prostu i może wpadnie. Ja. Jeżeli trafisz z takiej odległości, bo to jest naprawdę daleko, to może wybrać sobie już bliższą. Dobra. Co za obrót spraw! Wybieraj, mistrzu! Pięknie! Możemy już bezpiecznie przejść do kolejnej naszej lektury. Czas więc na zbrodnie i karne. Tyle, że nie mamy jak rozkolników siekiery, ale za tym mamy piłkę. 3 strzały na głowę. Błyskotliwy żart lingwistyczny. O, proszę. Bardzo doceniam. Ale siadło! Gdzie broniłeś? W jakim klubie? Pod Beskidziu, ale to w juniorach. Pod Beskidziu. Nie, jest Dudek ten, proszę bardzo. Hold up. Tak! Hello darkness, my old friend. Klasa. Pod Beskidziu nie zawodzi. To był taki na paradę. Po czym dowiedziałeś się, w którą stronę się rzucić? Wypatrzyłeś tam. Czy wiecie, że Dostojewski był hazardzistą? To już wiecie. Tak jest! To jest za dwa punkty! Niedobrze wróży to w ogóle kanałowi Trenuj z Krzychem, jeżeli to przegram, ale może się uda odrobić. A jak trafiło pod słupka i twoją głowę, to nie jest dodatkowy punkt? Już masz hatryka. To uderzenie w głowę nie było najmilsze. Jest nasz bramka. Make it bang, blood. Ale nadal 2-1 dla... Krasnodar! To teraz, jako że mnie jest profesor, to liczył profesor. Dzięki temu pojawiła się szansa. Szansa na uzyskanie dogrywki. Okno. Musi być okno. Są klops. Po jednym strzale, ale robimy to w tempie. Nie zatrzymujemy się, tylko bieg, 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 strzał, bieg, strzał, bieg, strzał, bieg, bieg, strzał. Bieg, strzał, bieg, 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 strzał, bieg, bieg, strzał. Strzał, bieg, strzał, dobra. Nagła śmierć. Coś człowiek na pewno nie może powiedzieć Werter o swoich. Kozak! Krzysztof! Mieszam z pachle łokciem! Mieszam z pachle łokciem! Mieszam z pachle, mieszam z pachle, mieszam z pachle łokciem! Mieszam z pachle łokciem! Mieszam z pachle łokciem!
tutaj same uderzenia techniczne. Mierzam z pachle łokciem! Mierzam z pachle... O nie! Nie! Nagła śmierć! Nagła śmierć! Nagła śmierć! Nie! Ale szansą na odegranie jest runda dogrywkowa w stylu Juranda ze Spychowa. Karny jeden na ślep. O, moje ulubione. Jak wiecie, Jurand był niegrzecznym chłopcem. Trzymał jedno oko i drugie mu wypalili. I on to tym nie widział. Co było? Interwencja klasowej, światowej klasy bramkarza. A, ale ty chcesz tak od razu rozbić się już na ślepo? No to powiem ci szczerze, że dość ryzykowne. Nie zawiązujecie, ufacie mi, tak? Ufamy. Przyłożyć grzyweczką. Ale teraz nie pamiętam, gdzie piłka była. No, dobrze i uderz. No, jeszcze nie to. Jeszcze nie to. Co było? No. Karne bez oczu, on. Lecimy dalej. Skoro w poprzedniej konkurencji poruszyliśmy temat już Juranda ze Spychowa, czas więc na krzyżaki. Chciałem tylko powiedzieć, że bramkarze to są bardzo mało techniczni zawodnicy, więc pewnie się będę kompromitował. Sprawdzimy, jak kolega potrafi przyjąć z krzyżaka, druga, jak potrafi uderzyć z krzyżaka, no i trzecia, jak potrafi wykonać krzyżaka w powietrzu, czyli freestyle football. Co będzie żałosne. We freestylu bardzo ważna jest ekspresja. To wszystko nasz bohater dzisiejszego odcinka ma. Tak, jestem... jestem typowym freestyle'owcem. No, tak pewnie zrobię. Minimum metr, maksimum metr 15. A! Minimum metr? Tak skleję, to źle, tak? Jeżeli Miecio z krzyżaka uderzy w poprzeczkę albo w okienko, to strąci nam bohatera... tego, Ulricha von Juningena. Ale jeżeli uderzy na przykład przy słupku, to trafia na... nie pamiętam już, jak ten drugi... Kuno von Liechtenstein. A ewentualnie jak trafi w środek, to trafi na przykład... Stefana Müllera. Szkop to szkop. Widzi Niemca! Słupek się zalicza? To jest ten niemiecki piechur, który niósł wodę na pole bitwy. To też ważny logistyczny punkt. Dobra, lecimy dalej. Ostatni z krzyżaków, czyli freestyle. Jak wykona krzyżaka w powietrzu? No, to jest mój najlepszy trik. Everything's gone, I watch you leave. And there's nothing I could say that will change the way now. Niech ryczy z bólu ranny łoś. Zwierz zdrów przebiega knieje. Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje. W sumie ten cytat z Hamleta nie ma tutaj nic wspólnego, ale skoro słowo przebiega, to podmiot liryczny miał tu na myśli boisko i sytuację sam na sam. Ja mogę bronić. Proszę bardzo. One. Przeł między nogami. Na zwolnieniu jeszcze. Było, jakbyście nie widzieli. Było. No to, Mieciu. Trzymajcie papierosy w dzieciaczki. Tylko w takim trochę kanciastym wydaniu, ale... spodziewałem się tego, a i tak się to stało. Panie sędzio! Ewidentnie. Faul? No to karny. To masz karny. Win!
kolejna konkurencja. Chodzi o wkręcenie niczym... Niczym Wallenrod z Niemców. On ich wkręcił, że jest Niemcem, a nie... O właśnie. Ty, ale bez... Zobaczcie, jaka jest ta brałka. Jest przedłużenie, można powiedzieć, linii, ale... Brawo. Jest! Jest? O tak! Aj! To jest klasa, jest klasa. Pierwsze, drugie, trzecie... Kręciłem, no. Znaczy, bo ja mu też się do końca nie udało, nie? Bo potem go... Nie, ale serio, ja bym tak w życiu nie kręcił. Musiałbym się z tego namęczyć. Ale ja tego nie robię teraz. W życiu! Ale w życiu bym nie wkręcił. Musiałbym się namęczyć. Uderzenie z woleje, ale zasada jest taka, że kolega musi wrzucić jak najtrudniej. Lewa, prawa. Wszystkie. Skończył się czas na zabawy wojskowe, czas na zabawy weselne. Panie guślarzu. To jest dramat. To jest generalnie dramat. W celu był ten... chochoł. I on tam wszystkich naćpał. Guślarz nie był w celu? Guślarz był w dziada. No to mi się nie popisał na początku. Spoko, takie masz umiejętności z języka polskiego, jak ja z piłki, tak żeby... Dookoła tego się kręcisz? Może być. Możesz być? Może być. Może być, proszę bardzo. A to aż tyle trzeba podbiec? O Jezu. W którą stronę polecasz? To jak się butelkę odkręca, w lewo. Chyba nie tak, ale kręć. Dalej nie w to, ale dobra, niech leci. Szybciej, co tak wolno? Już nie mogę. Tego nie robiłem. Ale faktycznie sposobem biegu chyba wcieliłeś się w jedną z postaci literackich. Nie, naprawdę, nie wiedziałem, co się dzieje. Bo potem się zatrzymałem i ta piłka się dalej kręciła. Ja tam, już nie wiedziałem, no. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję ci, Bartku, Bartłomieju, Mieciu, masochiście, Mieczysławie. Dziękuję również Krzysztofie. Było bardzo miło. Wracam spać. Jeżeli, no właśnie, to jest godzina 11. To jest, nie jest idealna pora dla youtuberów, ale całkiem było nieźle. Wbijajcie naturalnie na kanał Miecia, zostańcie tutaj. Lajkujcie, piszcie w komentarzach, kogo jeszcze chcielibyście zobaczyć. No i dobranoc. Dobranoc. A, do zobaczenia, dzieciaczki. Do zobaczenia miało być.